Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku, który mam nadzieję zainspiruje do tworzenia swoich własnych motywów, do kompletowania sprzętu, kombinowania, jakby tutaj coś zrobić, żeby fajnie to zabrzmiało. Uwaga, pokażę Wam na razie, jako w pierwszej części, jakie te efekty ogólnie używam. Jakie na razie w tym momencie mam w moim pedal boardzie. Dobra, tutaj ten bajzel to jest mój mały pedal board 40 na 30 cm, więc właściwie to jest niewielkie. To jest mój taki właśnie bardziej taki skompresowany, można powiedzieć. Znaczy nie to, że mam drugi jakiś pedal board, ale tutaj nie za dużo wcisnę, więc taki standardowy, można powiedzieć, zestaw efektów, jaki używam w tym momencie. To jest tutaj kaczka Rocktrona, Black Cat Moan. Później idzie kompresor, dyna kompresor firmy Jojo, czy Jojo. Później od niego idzie sygnał do... Niech to tutaj się zorientuje. Do BBE Sonic Maximizer, to coś. Taki już. Wszystkie z tych efektów możecie oczywiście sobie pooglądać na pozostałych filmach. Jednak no, te, które ja sobie używam, moje własne, prywatne, to jest właśnie ta kaczka. BBE Sonic Maximizer, Dyna Kompresor, Ibanez Turbo Tube Screamer jako dopalacz do mesy. Głównie go używam jako dopalacza właśnie do gitary, do tej gitary Flame AXG7. Fajniej brzmi z tym ustawieniu, jakie mam. Ewentualnie później mogę Wam pokazać już z bliska, jakie mam ustawienia samych gałek, jeśli chcecie sobie pokombinować i zobaczyć, jak to używam. Dobra, następny. Z tego Turbo Tube Screamera idzie sygnał do w tym momencie do Ibanez Analog Phaser AP7. Później z niego idzie sygnał do bramki szumów NR300 Behringera. No i stąd kablami idzie już do pieca bezpośrednio. Dodatkowo tutaj mam, słabo widać, ciężko mi to przystawić. Mam zasilacz firmy Jojo. O, pokażę Wam pudełko, ponieważ ciężko mi to wygarnąć. O, do tego JP01. Taki zasilacz na 8 efektów 9V i ile efektów i 2 efekty 18V na 18V. Tutaj co chciałem dzisiaj Wam pokazać, tak, będę używać na razie na początku, tak, włączony, jak widzicie, tutaj się świeci BBS Sonic Maximizer, Sonic Stomp, tak to się nazywa. To jest takie urządzenie ogólnie poprawiające jakość brzmienia. Tutaj trudno mi nawet to wytłumaczyć tak słowami, na czym to polega. Na filmiku, który tam robiłem, taki teścik, to sobie możecie mniej więcej obczaić sam ten efekt, jak on brzmi. Ja go właściwie mam cały czas włączonego. Ustawienia low contour na godzinę 11. Ustawienia proces, gałki proces na godzinę 13, można powiedzieć. Kompresor Jojo, tak mam poustawiany. Sustain mam tutaj, nie wiem, na drugą, w pół do trzeciej. Level mam na pierwszą, a tak mam na 15, po 15. Kwadrans po 15. Ten Turbo Tube Screamer zrobimy zoomika. Wow, nie w tą stronę. O. Mam tak, mode, bo tu, jak wiecie, tu ma kilka trybów. Mam ten TSS, tak to się tutaj nazywa, czyli na samym dole. Drive mam tutaj no, na godzinę, właściwie na godzinę 7, można powiedzieć. Level mam na 13, no i tone mam akurat w tym momencie na 16. Tak mam poustawiane. Co prawda w tym momencie akurat nie dopalam tego. Zaraz Wam pokażę moje pomysły za pomocą tego AP7 Analog Phaser. To będzie, można powiedzieć, taka trochę prezentacja, już nawet nie tyle reklama samego efektu, bo to można robić na większości tych phaserów. Jednak tu chciałem Wam pograć po prostu takie parę pomysłów, jakie mi przychodzą do głowy, podczas gdy włączam sobie ten efekt.
kompresor jest cały czas włączony, BBL cały czas włączony. Kaczka wyłączona. To sobie odpalę. Dobra, jak już wam to pokazywałem, wszystko mam nadzieję, że to w miarę też jasno wam wytłumaczyłem, jak to używam. Pokażę wam, jak sobie ciupkam jakieś te pomysły. Uwaga, patrzcie na na gitarę. A na razie smacznego kawusia z ekspresiku w takim wielkim kubeczku. Dobra. Słyszycie, tutaj wyraźnie słychać to takie delikatne falowanie tego analog phasera. Bez tego to byłoby brzmiało tak. Zupełnie inaczej. No, mi się wydaje, że samo to brzmienie, sama ta modulacja tego efektu po prostu sprawia, że coś zaczyna się otwierać w człowieku i bardziej taki jest... Te pomysły przychodzą. Faktycznie zgadzam się z opinią, jakoby efekty, które mamy do dyspozycji, włączanie i testowanie sobie różnych parametrów tych ustawień efektów sprawia, że po prostu otwierają nam się w głowie klapki i sobie tworzymy nowe zupełnie jakieś koncepcje utworów. I to faktycznie jest szczera prawda, dlatego zachęcam wszystkich do testowania tych efektów. Wiem, że to można powiedzieć, ty pierdoło, ty masz tych efektów, to możesz sobie testować, bo je masz, a ja nie mam, a każdy z nich kosztuje 2-3 stówy, to i tak jest w miarę tanio, 2 stówy powiedzmy. Behringer to powiedzmy, no tanie rzeczy robi około stówy, prawda? Ale takie dobrej jakości efekt nawet mamy za 1500 jakiś, załóżmy phaser, nie wiem, firmy Zwex czy jakichś innych bardziej rozbudowanych. Jednak no ten analog phaser Ibaneza, on chyba około coś 300 kosztuje faktycznie, tak jak mówię. Dobra, koniec pieprzenia, posłuchajcie sobie. Jak sobie zacznę kombinować na przykład teraz gałeczką o nazwie Speed. Częste falowanie. Teraz posłuchajcie sobie, jak dodatkowo
Przecież panuje kaczuchą. Teraz sobie z kolei włączę przesterusz i dopalam sobie tube z kliberem. Teraz akurat mam tylko włączony dopalacz, poza oczywiście BBE i kompresorem. W miarę to fajnie brzmi. Jednak no, fajnie na przykład zrobić coś takiego, że sobie włączamy na przykład jakiegoś tego phasera. Włączamy guzik.